Już zaczniemy, nie będę opatrywał żadnym wstępem. Co jest tematem, wszyscy wiemy. Nie przedstawiam też uczestników, bo Państwo otrzymali się biogramy i ewentualnie Państwo będziecie mogli przedstawiać. Niech ja sobie tylko przypomnę, jaka jest kolejność. Od Roberta Gwiazdowskiego zaczniemy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Ja w zasadzie to powinienem być w następnym panelu o podatkach, ale organizatorzy powiedzieli, że potrzebują kogoś kontrowersyjnego do wygłoszenia do wyłożenia pewnych kontrowersyjnych tez. Więc moja kontrowersyjna teza jest następująca. Znaczy, ja się nie znam na polityce, więc tak to proszę mieć to na uwadze, ale moja kontrowersyjna teza jest następująca. Najlepszym uzasadnieniem, dlaczego partie nie powinny być finansowane z budżetu, jest uzasadnienie, dlaczego powinny być finansowane. Otóż w 2001 roku, jak uchwalono ustawę o partiach politycznych, podpisując ją, pan prezydent Aleksander Kwaśniewski raczył był powiedzieć, że ona, cytuję, ograniczy korupcję. Koniec cytatu. No więc zróbmy sobie teraz rozkład logiczny tego stwierdzenia. Jeżeli mamy ograniczyć korupcję, to znaczy, że po pierwsze, korupcja jest, po drugie, że jej nawet nie wyeliminujemy, a tylko i wyłącznie zmniejszymy. Ograniczymy. Więc powstaje pytanie zasadnicze. Czy powinniśmy zgadzać się na płacenie haraczu złodziejom? No bo jeżeli jest korupcja i nawet finansowanie partii z budżetu jej nie wyeliminuje całkowicie, a tylko ograniczy, to zobaczmy, proszę Państwa, co się działo na rynku. Nie w polityce, tylko na rynku. Otóż pamiętamy w latach 90., jak działała mafia w Warszawie i wymuszała haracze od restauratorów. Jak któryś nie płacił, to przychodzili rakietierzy, robili rozróbę. Bili się, ludzie nie przychodzili, ale w pewnym momencie restauratorzy się postawili. Myśleli, nie będziemy płacić. To może wyborcy powinni też tak powiedzieć, z dwóch powodów, proszę Państwa. Jeden jest następujący. Niektórzy twierdzą, że to, iż dzisiaj mamy piękne knajpki wszędzie, gdzie się tylko ruszymy, w których można zjeść, wypić, porozmawiać, pobawić się, to w sposób bardzo kulturalny, jest zasługą tego, że restauratorzy przestali płacić haracz i po drugie tego, że część mafiozów doszła do wniosku, że wejdzie w ten biznes. No bo po co mają pobierać tylko 10%, jak mogą sami na tym zarabiać. Więc jeżeli byśmy przestali płacić partiom politycznym, to wówczas CBA mogłaby ujawnić więcej tych nagrań, co to je ma, bo ja obstawiam, że mają ich więcej niż kelnerzy od Sowy. I wtedy politycy, którzy haracz pobierają w postaci wynagrodzenia dla partii, musieliby się przenieść do biznesu. A jakby się przenieśli do biznesu, zaczęli prowadzić działalność gospodarczą, choćby w tych restauracjach, to by zobaczyli, jakie są konsekwencje tych przepisów, które oni uchwalili. I wtedy generalnie powinno być lepiej. I to z mety. Bo dzisiaj, proszę Państwa, jak mówimy o korupcji, bo ten argument wraca. Tak? Będą przekupywać posłów. No to, a co, dzisiaj nie mogą? Mało tego, jakby nie było finansowania partii z budżetu, to wtedy te wszystkie mechanizmy i instrumenty służące inwigilacji ludzi byłyby uzasadnione, bo inwigilowaliby tych posłów, tych, którzy startują w wyborach, a nie przedsiębiorców, często Bogu ducha winnych. Bo ja Państwu przypomnę, że w 2003 roku generalny inspektor kontroli skarbowej otrzymał od ustawodawcy
większy zakres uprawnień do kontroli operacyjnej niż miał szef ówczesnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urzędu Ochrony Państwa. Możemy więc pilnować tego, czy nie ma korupcji, niekoniecznie płacąc partiom politycznym za to, żeby korupcji nie było. Tylko to nie jest oczywiście warunek samoistny. Żeby coś się mogło zmienić, moim zdaniem, konieczne jest wprowadzenie tego, o czym było w poprzednim panelu, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. No, proszę Państwa, jak jest jednomandatowy okręg wyborczy, to mniej więcej jest przy dzisiejszej ilości mandatów 65-70 tysięcy wyborców w jednym okręgu. To do 65 tysięcy wyborców można dotrzeć bez billboardów, bez kampanii telewizyjnej, z różnymi płatnościami na rzecz domów mediowych, które potem są w ogóle niekontrolowane, jak te pieniądze funkcjonują, gdzie i którędy. Bo dzisiaj, proszę Państwa, jak mówimy o korupcji, to przecież nie przynosi się pieniędzy w walizce, bo to za duża ilość jest, tak? Dzisiaj instrumentem płatniczym jest albo stanowisko, albo kontrakt. Przy okręgu wyborczym 65 tysięcy ludzi można przez 4 lata, jak ktoś myśli długofalowo o robieniu kariery politycznej i chce zostać posłem, obejść każdego. Pójść, się przedstawić. Wcześniej robiąc coś dobrego dla społeczności, w której się żyje. W związku z tym jestem przeciwnikiem płacenia partiom politycznym, ale uważam, że zadziała ten mechanizm wówczas, jak będą jednomandatowe okręgi wyborcze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Grażyna Kopińska, bardzo proszę. Ja za chwilę powiem, dlaczego uważam, że partie powinny być finansowane przede wszystkim, albo może w dużej mierze, z pieniędzy budżetowych. Ale zanim to powiem, to jeszcze odpowiem na pytanie, które postawił pan profesor Gwiazdowski. Czy w tej chwili nie można skorumpować polityka? Oczywiście, że można, ale z korupcją jest to tak, że jest popyt i podaż. I w tej chwili, w sytuacji, kiedy partie polityczne dostają spore pieniądze z budżetu, nie ma tak ogromnej presji i tak ogromnego z ich strony oczekiwania na to, że znajdą pieniądze gdzieś indziej. Nie muszą poszukiwać tych pieniędzy, tak dramatycznie poszukiwać tych pieniędzy, jak to było wcześniej. Dlaczego uważam, że finansowanie z budżetu jednak naszą sytuację bardzo, bardzo wyklarowało i zmniejszyło podatność na działania niezgodne z prawem czy działania korupcyjne? Przede wszystkim to swoje stanowisko opieram na doświadczeniach, na badaniach, które prowadziliśmy między innymi w Fundacji Batorego, a z drugiej strony też na standardach, które zostały przygotowane przez organizacje międzynarodowe, ale podzieliliśmy się tak z panem doktorem Waleckim, że o tych międzynarodowych standardach to on powie, a ja raczej o sytuacji w Polsce. I być może niektórzy z Państwa pamiętają, jak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o finansowanie życia politycznego, życia publicznego w Polsce na początku, po zmianach, zwłaszcza w latach 90. Otóż wtedy panowało coś w rodzaju, jak to nazywamy potocznie, wolnej Amerykanki. Można było brać pieniądze ze wszystkich możliwych źródeł. Można było brać pieniądze od firm, można było brać pieniądze od osób fizycznych, można było brać pieniądze z zagranicy, absolutnie wszędzie. I nie było na początku żadnego wsparcia, potem były niewielkie zwroty za kampanię. Doprowadziło to do sytuacji, z jednej strony do sytuacji takiej, że mieliśmy na przykład kandydata na prezydenta bardzo poważnego, którego w zasadzie 80, prawie 90% jego kampanii sfinansowała jedna konkretna osoba. Mieliśmy sytuację taką, kiedy jeden z poważnych biznesmenów na rynku równo obdzielił 3 partie, co do których był przekonany, że one wygrają wybory, i następnie po wyborach doprowadził do tego, że był monopolistą na rynku produkcji żelatyny. Mieliśmy sytuację taką, że ponieważ były możliwe anonimowe źródła finansowania, że wymieniano walizkę cegiełek na walizkę pieniędzy.
formalnie miała sytuacja wyglądać w ten sposób, że drobni osoby indywidualne chcące wspomóc partię wykupią cegiełkę 20 czy 50-złotową, wspomagając ją. Natomiast faktycznie wyglądało to właśnie w ten sposób, że ktoś, kto chciał przychylność przyszłych posłów sobie zapewnić, wymieniał tęże walizkę. I dlatego też poszliśmy śladem czy wzorem innych partii europejskich, które ten problem, tę chorobę przechodziły wcześniej, i w roku 2001 wprowadziliśmy finansowanie z budżetu. Oczywiście trzeba tę sytuację, która teraz jest, trzeba zrewidować, ona już jest przeanalizowana. Wiadomo, jakie są jej wady i co trzeba zmienić. Niemniej nie można całkowicie odstąpić od tej sytuacji, ponieważ wtedy wrócimy do sytuacji sprzed roku 2001. Tak jak powiedziałam, myśmy w Fundacji Batorego prowadzili trzy monitoringi trzech kampanii wyborczych. Kampanii prezydenckiej 2005 roku, kampanii samorządowej i kampanii do Europarlamentu. I zauważyliśmy, że jeśli chodzi właśnie o pozyskiwanie funduszy, to w momencie, kiedy zostały wprowadzone finansowanie publiczne, to pozyskiwanie funduszy jest znacznie spokojniejsze, znacznie bardziej przejrzyste. Ja nie jestem naiwna i nie chcę opowiadać, że nikt nie czerpie pieniędzy tak zwanych pod stołem. Niemniej nie jest to w tej chwili nagminna sytuacja, czyli do jakiegoś ograniczenia doprowadziliśmy. Natomiast zauważyliśmy, że główny problem, jaki w tej chwili jest, to jest problem z wydawaniem pieniędzy, z sensownym i przejrzystym wydawaniem tych pieniędzy. Przede wszystkim jest to tak, że właściwie nie wiemy, na co pieniądze są wydawane, albo dowiadujemy się za późno i nie mamy wpływu. W związku z tym jeden z naszych postulatów jest taki, aby rachunki partii politycznych były wywieszane w internecie i wtedy będzie, liczymy na to, ponieważ już kilka razy z tego typu sytuacją mieliśmy do czynienia, będzie kontrola społeczna polegająca na tym, że zarówno media, jak i organizacje pozarządowe, jak i obywatele będą piętnować, analizować, pokazywać wydatki, które są niewłaściwie skierowane, które są czynione na rzeczy, które nie chcielibyśmy finansować. Poza tym zauważyliśmy też, że w pewnym momencie, to już teraz jest nieaktualne, ale w pewnym momencie doszło do sytuacji takiej, że był pewien rodzaj zablokowania sceny politycznej. Nowe siły nie miały możliwości dobrego zaprezentowania się, dobrego przeprowadzenia kampanii wyborczej, ponieważ brakowało im pieniędzy. W związku z tym jeden z naszych postulatów jest taki, żeby wzorem na przykład francuskim, estońskim czy niemieckim obniżyć próg, od jakiego subwencja partii się należy. W tej chwili są to 3%, więc my proponujemy, niech to będzie 1% czy nawet 0,5%, po to, żeby te nowe inicjatywy, które się tworzą, żeby też dostały jakieś niewielkie wsparcie. Kolejna sprawa, jaka jest, to jest problem, co w zamian, ponieważ tak naprawdę to są w tej chwili dwa pomysły. Jeden pomysł, co w zamian, kiedy zabierzemy finansowanie z budżetu, które się większości Polakom nie podoba, to jest jasne, to jest taki, żeby finansować partie z odpisu od podatku. Jedni mówią o 0,5%, inni mówią o całym procencie. Problem tylko polega na tym, że to w dalszym ciągu jest finansowanie budżetowe, ponieważ to są pieniądze, które i tak przekazujemy w naszym podatku. Więc to nie są inne pieniądze, to są pieniądze nadal budżetowe. Tyle tylko, że decydujemy nie przy urnie wyborczej raz na 4 lata, do kogo te pieniądze idą, tylko co roku wypisując PIT będziemy decydować, komu te pieniądze przeznaczyć. Tutaj jest wiele problemów. Jeden z tych problemów to jest taki, że wypisując PIT z przeznaczeniem na konkretną partię polityczną części naszego podatku, ujawniamy nasze sympatie polityczne, co jest jedną z takich danych wrażliwych, których raczej byśmy nie chcieli, żeby były ujawniane przedstawicielom kontroli skarbowej.
Druga rzecz to jest kwestia taka, czy tych pieniędzy wystarczy? Otóż ostatnie badanie, jakie było na ten temat, jest dość dawne, bo z 2008 roku no, nowszych nie ma, gdzie na pytanie CBOS-u, czy byłbyś chętny przeznaczyć pieniądze ze swojego podatku na wsparcie partii politycznych, 21% spośród nas odpowiedziało, że tak. No i tutaj powstanie ten problem. Jeżeli tylko 21% zechce przekazać ten część swojego podatku na partie polityczne, to gdzie znajdą te pieniądze, brakujące pieniądze? Nie mówiąc już o tym, że jest cała masa spośród nas osób, które płaci bardzo niskie podatki, więc ten procent też będzie bardzo niski. Są tacy, którzy w ogóle nie płacą, na przykład rolnicy, bezrobotni. I tutaj dysproporcja pomiędzy partiami, które mają elektorat zamożny, a tymi, które mają elektorat niezamożny, może się okazać bardzo, bardzo znacząca. Kolejny pomysł, jaki jest, to jest taki, żeby oprzeć finansowanie partii politycznych tylko i wyłącznie na darowiznach i składkach. No już pomijam tą niechęć Polaków do płacenia, dawania na partie polityczne. W związku z tym wydaje się, że to będzie absolutnie niewystarczająca suma. To problem polega na tym, że w momencie, kiedy liczymy na darowizny, zaczynają się różnego typu patologie, na przykład albo Jeżeli jest to ograniczenie, że firmy nie mogą dawać, bo tak w niektórych krajach jest, to wtedy dochodzi do sytuacji takich, że przedsiębiorcy wypłacają, z czym mieliśmy do czynienia zresztą też w Polsce, wypłacają premie swoim pracownikom i ci pracownicy grzecznie wpłacają na wskazaną przez pracodawcę partię. Również nie ma takiego kraju, w którym udałoby się z darowizn małych, bo tutaj mówi się cały czas, że to będą małe darowizny od przeciętnych wyborców, a nie od dużych grup interesu, żeby z tych małych darowizn utrzymać partie polityczne. Ja chciałam Państwu przypomnieć, że na przykład w obecnie toczonej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych małe wpłaty dla pani Clinton wynoszą 19%, a dla Jeba Busha 3%. Wszystko inne to są ogromne, to są duże wpłaty od dużych grup interesu, na przykład od, wszyscy wiemy o tym, że osobami, które decydują o tym, kto będzie kandydatem Republikanów, są bracia Koch. I teraz pytanie jest takie, czy tego rzeczywiście chcemy? Czy chcemy, żeby grupy interesu rządziły polityką w Polsce? Z takiego bliższego nam podwórka. W Czechach jest niewielkie finansowanie publiczne, ale poza tym dopuszczone jest finansowanie przez firmy. W 2010 roku do parlamentu czeskiego weszła partia, która się nazywa Wiecy Weżejne, czyli sprawy obywatelskie, tak ładnie się nazywa, którą utworzyli właściciele największej firmy ochroniarskiej w Czechach i w parlamencie trzech właścicieli tejże firmy zajęło fotele partyjne. No, nie wiem, czy to jest ten typ demokracji, na jakim nam zależy. Jeszcze, na koniec jeszcze tylko jedna sprawa, ponieważ oprócz tego, jeżeli wyeliminujemy finansowanie budżetowe, to oprócz tych darów, dotacji od sympatyków, wchodzi jeszcze finansowanie poprzez składki członkowskie. No i tutaj od lat zauważamy taką sytuację, że partie polityczne ściągają wyższe składki polityczne od swoich parlamentarzystów, radnych, ale również od osób, które z poręczenia partii politycznej uzyskały stanowiska głównie w samorządach, bo to jest to miejsce, gdzie się tych ludzi lokuje. No i w sytuacji, kiedy partie będą musiały na siłę poszukiwać jak największej ilości pieniędzy pozabudżetowym za garnięcie poprzez partię stanowisk w administracji, zwłaszcza w administracji samorządowej, przy naszej kulturze politycznej, przy naszej tradycji, wydaje mi się ogromnym niebezpieczeństwem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Paweł Śpiewak.
Ja chyba będę tak bliżej Roberta Gniazdowskiego, że zaznaczam. Powiedziałbym tak, że mamy do czynienia z wydatkami, chyba ta suma, która poszła na partie polityczne, to chyba jest około 1 mld zł, prawda, znaczy od początku. A partie polityczne w tej chwili w Polsce liczono maksimum 40 tysięcy członków, prawda, czyli proporcjonalnie, gdyby liczyć nie na ilość wyborców, którzy, dla których to pieniądze przychodzą, ale na ilość członków partii, którzy są w ten sposób dofinansowywani przez budżet państwa, te proporcje są zupełnie zastanawiające, gigantyczne, prawda, jakieś szalenie niepokojące, prawda. Rozumiem, że kilka motywów, jednym z tych motywów tylko jest problem korupcji. Jednym z motywów tego płacenia na partie polityczne było zbudowanie czegoś, co byśmy mogli nazwać stabilizacją życia politycznego, to znaczy stabilnego układu, przewidywalnego układu politycznego, którym ta stabilność, jako że jest duża wartość w każdym systemie rządzącym i jest dużą wartością dla samych wyborców, czyniłaby tę sytuację polskiej polityki bardziej przewidywalną, jasną. Czy mamy do czynienia ze stabilizacją? To jest zasadnicze pytanie, na które ja nie udzielę teraz odpowiedzi. Mam takie poczucie, że nie mamy do czynienia tyle ze stabilizacją, co raczej usztywnieniem systemu politycznego budowanego wyłącznie na zasadach konfrontacyjnych i rozbijania jakiegokolwiek konsensusu politycznego, który jest niezbędny do jakichkolwiek działań. W związku z tym mam takie poczucie, plus oczywiście to przewidywalność, można powiedzieć, jest jedyna przewidywalność, to że będą się nie lubiły, natomiast te poszczególne partie, natomiast mała jest przewidywalność, jeśli chodzi o programy, sposoby zarządzania partią i tak dalej. Także tutaj o żadnej stabilizacji skłonny byłbym nie mówić, choć oczywiście wymagałoby to szerszej analizy wskaźników, które by mówiły, czy mamy do czynienia, czy nie. Czyli ten argument moim zdaniem jest słaby. Drugi argument, który pojawia się bardzo często, mianowicie, że mając finansowanie partii politycznych, partie będą w stanie znaczną część tych sum, nie znaczy wszystkie oczywiście, przeznaczać na obudowanie partii politycznych systemem eksperckim, systemem osób kompetentnych, którzy mogą pomagać politykom, wpływać w ten sposób na politykę i na jakość uprawiania polityki. O ile pamiętam, przeszła taka ustawa dotycząca tych instytutów eksperckich. Nie przeszła. Fundusz ekspercki. On odgrywa zdecydowanie małą rolę. W pierwszej części tego spotkania mówił o tym Klaus Bachmann, o tej jakości, powiedziałbym, eksperckiej polityki niemieckiej. W Polsce z całą pewnością pieniądze nie są wydawane w taki sposób, iż można byłoby mówić o tym, że ta polityka się, tak powiem, sprawia, jest bardziej, powiedziałbym, roztropna, oparta o jakąś wiedzę o charakterze co najmniej naukowym lub chociażby paranaukowym. Następny problem to jest problem kosztów wejścia nowych partii politycznych. To znaczy można powiedzieć, że koszta pojawienia się nowych partii politycznych przy takim ustawieniu to jest kwestia, no po pierwsze, posiadania kadr, posiadania programów, posiadania jakiegoś społecznego zaplecza, ale również to jest związane oczywiście z finansami. Trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek partię polityczną, która wchodzi na rynek i nie dysponuje kapitałem. Były takie próby na poziomie samorządów lokalnych, one nawet odniosły sukcesy, poszczególne grupy, które właściwie bez pieniędzy zdobywały mandaty, no ale to nie buduje żadnej stabilności instytucjonalnej, organizacyjnej. Czyli można powiedzieć, że w tej sytuacji przy uprawianiu polityki ta sytuacja nierówności między partiami, które już są w systemie i które otrzymują pieniądze, a partiami czy organizacjami społecznymi, jak w wypadku samorządów, które próbują dostać się do tych partii, próbują otworzyć się na nowe idee, na nowe programy, na nowy sposób myślenia, ta dysproporcja jest zbyt ostra, zbyt gwałtowna i zbyt, powiedziałbym, uniemożliwiająca jakąkolwiek zmianę. Czyli powoduje to, że owe małe, w sumie kadrowe partie polityczne dominują całkowicie na scenie politycznej, te stare partie. Następny problem to jest problem oligarchizacji. No, mówi się w Polsce o takiej, czy od czasu, kiedy byłem w parlamencie, to zdałem sobie sprawę, że to jest całkowicie w pełni zoligarchizowany system i że mam wrażenie, ten model płacenia na partie polityczne wzmacnia bardzo ten wątek
ademokratyczny i oligarchiczny wewnątrz partii politycznych. Przykładem dla mnie była sytuacja płacenia, znaczy, że w gruncie rzeczy pieniędzmi dysponuje przywódca, jego najbliższe otoczenie i zależnie od swojego widzimisię, mniemania, swoich interesów, swojego poczucia władzy, te pieniądze dystrybuuje, prawda? Jak mieliśmy taką sytuację, w którym kandydat na posła, taki minister infrastruktury Nowak otrzymywał 75% pieniędzy na swoją kampanię wyborczą w Gdańsku, a co było nieproporcjonalnie duże w stosunku do innych. Czyli w związku z tym widzimisię, czy mniemanie, czy utrzymywanie władzy oligarchii wewnątrz partii politycznej bardzo temu służy. Jeżeli budujemy oligarchię polityczną i ta ma dodatkowe narzędzie kontroli nad własną strukturą, czyli pieniądze, to oczywiście buduje model partii bardzo silnie klientelistyczny i w gruncie rzeczy powolny interesom owej oligarchii rządzącej, prawda? Nawet i w związku z tym jakikolwiek, nie ma tutaj pozostaje wiele miejsca na jakiekolwiek dyskusje czy spory wewnątrz polityczne. Powoduje to też to, że jakiekolwiek próby zdobywania pieniędzy właśnie za pomocą składek, za pomocą różnego rodzaju akcji zbierania pieniędzy publicznego zostają właściwie, co zmusiałoby te partie do tego, żeby szukały kontaktu, tłumaczyły, co chcą robić, jakie cele chcą osiągnąć, w gruncie rzeczy jest całkowicie prawie i niepotrzebne, i bezsensowne. Czyli w związku z tym pojawia się ten problem, o którym można powiedzieć z całym przekonaniem, że mamy do czynienia z wyjątkowo, powiedziałbym, z niedemokratycznymi strukturami organizacyjnymi, jakimi są partie polityczne, które próbują, czy chcą rządzić demokratycznym społeczeństwem. Czy to jest możliwe, żeby pogodzić te dwa elementy, czy demokratycznym systemem politycznym? To jest otwarte pytanie, na które odpowiedzi nie mogę udzielić. Problem oczywiście, o którym pani Grażyna Kopińska najwięcej mówiła, to jest problem korupcji. Być może, że pewne elementy korupcyjne tu się daje jakoś wyeliminować, natomiast mogę to powiedzieć z całym przekonaniem i z całą mocą. Mianowicie ta korupcja, jeżeli ona oczywiście jest łatwiej do wychwycenia, czy trudniej jest, że tak powiem, ją ukryć, to w każdej partii, co wiem, jest tak zwana czarna kasa, prawda? To znaczy, że ona jest dosyć dużą sumą pieniędzy. Zresztą w większości instytucji musi być czarna kasa, bo inaczej nie sposób funkcjonować bardzo często. I ta czarna kasa to oznacza, że najczęściej jest to trzymana przez oligarchię, która rozdaje wedle uznania na kampanie wyborcze czy na jakiekolwiek inne cele. A druga rzecz, że płaci się za te ukryte różnego rodzaju formy świadczenia partii właśnie stanowiskami w państwie. No to jest naturalne, to się nie tylko dzieje w Polsce, to się dzieje na całym świecie. W związku z tym nie jest to żadne jakieś straszne dziwactwo. I wreszcie jeszcze jeden element, czyli jest oczywiście tutaj ograniczenie poważne, ale nie jest to tak poważne ograniczenie, żeby nie było korupcji. To znaczy ona będzie występować może w mniejszej skali, ale nie w dużej. I wreszcie problem kontroli nad partią, to znaczy nad jej wydatkami. I tutaj się zupełnie z panią zgadzam, to znaczy poza izbami skarbowymi, które mają możliwe, być może kontrolę nad tym, ale nie wiem tego, ja się akurat na tym nie znam, to pewnie Grzegorz, to pewnie Robert Gwiazdowski będzie wiedział, to w gruncie rzeczy nie ma żadnej kontroli społecznej nad sposobami wydawania tych pieniędzy, a są to pieniądze podatników. W związku z tym nie chodzi mi o to, że ja będę biegał i sprawdzał w internecie, czy 95% społeczeństwa nie będzie sprawdzać, ale jeżeli istnieje coś takiego jak dziennikarstwo śledcze, czy w ogóle ten typ działania, no to oni nawet nie mają okazji do tego, żeby się zorientować, w jaki sposób te pieniądze funkcjonują, prawda, a to są z całą pewnością pieniądze podatników i powinny być w sposób jawny rozliczane, jak wszelkie inne rozliczenia się czynić powinno. A z całą pewnością partia, czy ten model finansowania partii politycznych, tej jawności kontroli nad strukturą polityczną nie zapewni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Malecki, bardzo proszę. Dziękuję uprzejmie. Ja się z państwem podzielę swoim doświadczeniem z ponad 40 krajów, gdzie miałem okazję uczestniczyć w reformowaniu systemu finansowania polityki i myślę, że to będzie dobre uzupełnienie do wystąpienia pani Grażyny Kopińskiej. Więc króciutko spójrzmy, jak wyglądają obecnie trendy, standardy międzynarodowe, jakie zagrożenia ewentualnie występują w innych krajach, lekcje dla Polski. Więc jeżeli spojrzymy na
finansowanie partii z budżetu, to pierwsze kraje, które w ogóle eksperymentowały z tym, to Urugwaj i Kostaryka, już przed II wojną światową wprowadziły finansowanie z budżetu. W Europie mieliśmy eksperymenty na początku lat 50., głównie Niemcy. Ta eksplozja finansowania partii z budżetu pojawiła się w drugiej połowie lat 80., na początku lat 90. W chwili obecnej mamy z krajów Unii Europejskiej prawie wszystkie kraje poza Maltą mają w mniejszym lub większym stopniu finansują partie z budżetu. W Europie to jest na poziomie 86%. Globalnie w demokracjach 68% demokracji finansuje partie z budżetu. Jeżeli chodzi o systemy, które się wycofały z finansowania partii z budżetu, to też jest bardzo ciekawe. Są właściwie tylko trzy przypadki. Jednym z tych przypadków jest Wenezuela w roku 2000. Za rządów Chaveza, który obciął finansowanie między innymi opozycji demokratycznej. Kolejnym przykładem to jest Ukraina za Janukowicza, 2005-2006 rok. I z finansowania partii z budżetu wycofały się wyniki referendum w 1993 roku Włochy. Po czym ten system został przywrócony, dlatego że partie się nie mogły utrzymać, ale nie jest to przypadkowe, że wycofanie finansowania z budżetu otworzyło drogę dla, polityczną dla Forza Italia, dla Berlusconiego we Włoszech. Więc to są takie trzy przypadki wycofania się. Jeśli chodzi o trendy, to w tej chwili większość krajów, gdzie mówimy o reformowaniu finansowania polityki, właśnie otwiera się na finansowanie z budżetu. Trzy tygodnie temu w pierwszym czytaniu została przyjęta ustawa o przeciwdziałaniu oligarchii politycznej w Ukrainie, w Kijowie, gdzie najważniejszym elementem tej ustawy jest model polski finansowania partii z budżetu. Więc jeżeli chodzi o trendy, to widzimy zdecydowanie trend w kierunku rozszerzania finansowania budżetowego. Jeżeli chodzi o poparcie opinii publicznej, to jednak zwolennicy finansowania z budżetu, partii z budżetu są na pozycji straconej, dlatego że w większości demokracji opinia publiczna jest w większości wypadków przeciwna finansowaniu partii z budżetu. Ale ciekawostka druga, jest dokładnie tak sama korelacja, jeżeli chodzi o karę śmierci. W większości demokracji opinia publiczna jest za karą śmierci. Więc to jest taki przykład, gdzie przywództwo polityczne wymaga głębszej refleksji, czy zawsze musimy ślepo podążać za opinią publiczną, czy jednak tę opinię publiczną trzeba kształtować, edukować i są jednak wybory, które pokazują, że nie zawsze opinia publiczna musi mieć rację. Jeżeli chodzi o poziom finansowania, pan profesor tu przytoczył bardzo ciekawy argument. Faktycznie, jeżeli chodzi o bazę członkowską, to partie polityczne w Polsce są, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej, na trzecim, właściwie w trójce najgorszych krajów. Tak patrzę na dane w tej chwili i widzę, że my mamy poziom penetracji, jeśli chodzi o partie polityczne, na poziomie 0,99% elektoratu. Wielka Brytania 1,21%, Łotwa 0,74%. Faktycznie z bazą członkowską w Polsce mamy problem, ale jeżeli przeliczymy poziom finansowania partii na wyborców, to okaże się, że polska demokracja jest stosunkowo demokracją tanią, powiedziałbym wręcz biedną. W Austrii z pieniędzy budżetowych na wyborcy wydaje się 19 euro, w Szwecji 11, w Niemczech 5,5 euro, w Norwegii 4,4, w Węgrzech i w Czechach znacznie więcej. W Polsce to jest 0,75 euro na wyborcę, więc jesteśmy, już nie porównuję nawet z Izraelem czy z Japonią, gdzie ten poziom finansowania z budżetu jest znacznie wyższy. To są trendy. Ja do nich króciutko jeszcze wrócę na końcu, pokażę cztery takie nowe wyzwania. Jeżeli chodzi o finansowanie partii z budżetu, to wiele badań Banku Światowego, OECD, naszej mojej własnej organizacji OBWE pokazuje, że faktycznie finansowanie partii jest najsłabszym ogniwem w walce z korupcją polityczną. Na styku pieniędzy i polityki dochodzi do najczęstszych przypadków korupcji, o czym mówiła pani Grawierzyna Kopińska. I właściwie powinniśmy zadać sobie fundamentalne pytanie. W XXI wieku kwestia finansowania polityki jest jednym z największych wyzwań dla jakości demokracji. Bo to pytanie brzmi, czy demokracja ma kontrolować pieniądze, czy pieniądze mają kupować demokrację? I tak należy postawić pytanie. Bo jeżeli wycofamy się z modelu finansowania partii z budżetu totalnie, to albo to będzie model Wenezuela, że naszym celem jest zlikwidowanie finansowania dla opozycji i to można osiągnąć, albo to będzie model doktoratni, o którym mówiła pani Grażyna Kopińska, powrotu do modelu demokracji, który występował w Europie Środkowo-Wschodniej na początku lat 90. Jeżeli chodzi o wyzwania, jakie stoją przed, bo ja nie ukrywam, że ten system jak najbardziej należy reformować. Ja od 15 lat zajmując się tą tematyką mówię, że jest to tykająca bomba.
i ten system finansowania partii z budżetu należy reformować. Są cztery wyzwania, które nie są tylko i wyłącznie wyzwaniami dla polskiej demokracji. One występują w większości krajów europejskich. Pierwsze to jest uzależnienie partii od pieniędzy budżetowych. Ja na ostatniej konferencji Fundacji Batorego pokazywałem dane. W tej chwili duża część krajów europejskich, poziom finansowania partii z budżetu przekroczył 80%. To jest bardzo poważne uzależnienie partii od pieniędzy budżetowych. Z tym należy faktycznie walczyć i są modele, które umożliwiają zmniejszenie zależności od pieniędzy budżetowych. To są modele takie, jak są stosowane w Kanadzie, w Niemczech, niektóre stany, w Stanach Zjednoczonych Ameryki też zaczęły eksperymentować z tak zwanym mieszanym modelem matching funds. Część pieniędzy pochodzi od drobnych darowizn, część pieniędzy jest, te pieniądze, które uzyskujemy z drobnych darowizn, są następnie subsydiowane, uzupełniane przez pieniądze budżetowe. Drugim wyzwaniem to jest obniżenie progu, od jakiego partie otrzymują finansowanie budżetowe. Tu się całkowicie zgadzam z panem profesorem. Faktycznie jedna z tez tego modelu kartelowego wprowadzanego przez Katza i Meyera mówi o tym, że pieniądze budżetowe mogą doprowadzać do kartelizacji, do stagnacji tego systemu. Więc z tego, co my widzimy, w wielu krajach bądź poprzez orzeczenia sądów, tak jak w Niemczech, bądź poprzez nowelizację ustaw regulujących finansowanie partii, widzimy obniżanie progów. Już w niektórych przypadkach nawet schodzimy poniżej 1%. Partii, które uzyskują w wyborach 1-2, czasami nawet mniej niż 1%, mają prawo otrzymywać pieniądze budżetowe. Trzeci ciekawy trend, który widzimy, w tej chwili już w 13 krajach europejskich mamy powiązane finansowanie z budżetu z walką o równouprawnienie, czyli model stosowania tak zwanych kwot finansowych, czyli te partie, które starają się o równouprawnienie w polityce, równowagę pomiędzy dostępem do stanowisk dla kobiet i dla mężczyzn, dostają dodatkowe pieniądze bądź są karane. To jest model francuski. I widzimy, że też od paru lat zwiększa się ilość krajów, gdzie to ten element równouprawnienia jest wprowadzany przy finansowaniu partii z budżetu. No i czwarty problem, to jest problem, na który wyraźnie wskazało GRECO w swoich raportach ewaluacyjnych z trzeciej rundy ewaluacji, to jest ten problem kontroli publicznej. Tutaj pan profesor ma rację, ta kontrola społeczna może jeszcze nie jest w Polsce tak słaba, miałem wprawdzie o Polsce nie mówić, ale tutaj muszę pogratulować naprawdę Fundacji Batorego i Instytutowi Spraw Publicznych, bo od wielu lat prowadzą monitoring finansowania kampanii wyborczych, od wielu lat przygotowują raporty, badają, więc ta kontrola społeczna z punktu widzenia think tanków jest dość silna. Ja pamiętam z moich pierwszych publikacji z końca lat 90. uważam, że kompletnie siadła kontrola ze strony dziennikarstwa śledczego. To już jest, nie ma tego samego poziomu dziennikarstwa śledczego, jaki był pod koniec lat 90. i to jest słabość tej kontroli społecznej. Ale jest poważny problem kontroli publicznej i widzimy, że w wielu krajach środki finansowe są przesuwane w celu zwiększenia kontroli publicznej. W Polsce to byłaby kontrola sprawowana przez Państwową Komisję Wyborczą, przez CBA i doświadczenia innych demokracji pokazują, że nie wysokość finansowania partii z budżetu, nie wysokość subsydiów, ale skuteczność kontroli publicznej są tą formą i działaniem, które może przywrócić zaufanie społeczne, zaufanie publiczne do modelu finansowania partii politycznych. Więc jako gorący zwolennik nielikwidowania finansowania partii z budżetu w Polsce uważam, że na pewno jest pole do reform, do poprawy, do wzmocnienia kontroli publicznej i przesunięcia części środków z partii politycznych na rzecz Państwowej Komisji Wyborczej i ewentualnie innych organów takich jak CBA. I myślę, że te cztery trendy międzynarodowe powinny służyć nam jako właściwie taką mapę dla reform w Polsce. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo i Państwo macie głos teraz. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Przepraszam Państwa i przepraszam prezesa, że drugi raz na dzisiejszym spotkaniu. Nie ma powodu, przepraszam. W gruncie rzeczy idzie o to, żeby nie wylać przy tej debacie dziecko z kąpielą, tak? Żeby... mówię to, ponieważ z Marcinem Waleckim i Ludwikiem Dornem wtedy te przepisy w 2000 roku przygotowywaliśmy. I nie ma oczywiście sensu mówić o subwencjonowaniu, jeżeli nie idzie za tym jakiś cel. A oprócz tego one musi być przyzwoite w stosunku do obywateli, a obywatele jakoś to muszą zaakceptować. Jesteśmy biedną demokracją, dajemy mniej pieniędzy. To jest oczywiste i partie muszą się do tego dostosować. W 2000 roku był cel rzeczywiście antykorupcyjny i on
powiedzmy tak, że nie zauważyliśmy jednego aspektu, ponieważ przyjęliśmy taką europejską wersję, że subwencjonujemy od poparcia społecznego. Im więcej procent poparcia społecznego, tym więcej pieniędzy dla partii politycznych. Co w gruncie rzeczy spowodowało efekt taki jak w życiu, że pieniądz rodzi pieniądz. Partia wygrywa, bo dostaje pieniądze, to wygrywa. W związku z tym następuje ten efekt zabotonowania czołowych czy głównych partii politycznych. Ale to jest jeden cel. Drugim celem jest wyrównywanie szans, o czym tutaj państwo mówicie, tak, na scenie politycznej. Można subwencjonować tak, żeby te szanse wyrównywać. Pani Grażyno, może się zastanowić, nie zmniejszyć subwencjonowanie, tylko zejść z progu refundacji niżej. No, subwencja to jest jedna rzecz, mamy 3%, subwencjonujemy od 3% w górę, ale refundujemy od 5% w górę, czyli od parlamentarnych, prawda? Tylko parlamentarzyści. Zabetonowujemy, parlamentarzyści od razu mają przewagę. Trzeci cel, oprócz wyrównywania szans, jest oczywiście karanie. No nie ma lepszego karania partii politycznej, jak zabrania im subwencji. Innej możliwości chyba społeczeństwo nie ma. Są jeszcze możliwości, jest tak, że we Francji, w Belgii można mandat stracić, prawda? Marcin, jeżeli się machlaczy przy finansach. No można zmuszać w ten sposób partię do większej demokracji na przykład wewnątrzpartyjnej. No i ostatni cel, jakim jest, to jest mobilizacja do sięgania czy zwiększania pułapów składek. U nas zbieralność składek, mimo że jest tak nędzna jeszcze baza członkowska, to jest zaledwie 56%. Partie w ogóle się nie poczuwają do tego, żeby ściągać pieniądze od swoich członków, bo mają to właśnie z budżetu państwa. Gdyby powiązać subwencjonowanie z poziomem zbierania składek, zmobilizuje się wtedy partię do poszerzania swojej bazy członkowskiej, albo partie podwyższą wtedy oczywiście składki swoim członkom. To już będzie kwestia partii politycznej. No i ostatnią rzeczą oczywiście jest taka, czy nie należałoby przemyśleć powołania po prostu Krajowego Funduszu Dotacji Celowych, gdzie te wszystkie pieniądze na partie polityczne by się zgromadziły. Może i nawet na NGOs, żeby aplikować po każde zadanie, wtedy jest nadzór i kontrola lepsza i tam zgromadzić pieniądze, które obywatele dają do budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kiedy słuchałem listy zarzutów wobec finansowania partii, którą przedstawił pan profesor Śpiewak, myślę zresztą, że bardzo przekonujących zarzutów, to zastanawiałem się nad tym, czy pan profesor nie byłby także zdolny do tego, czy gdyby chciał, żeby zrobić analogiczną listę zarzutów wobec finansowania, wobec pozbawienia partii finansowania przez państwo. I chcę przez to powiedzieć, że przypuszczam, że o każdy z tych systemów można powiedzieć, że ma różne poważne wady i dlatego przez czas zastanowię się, jakie są kwestie kluczowe przy decyzji. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie. Jedna to to, w jaki sposób zmiana systemu finansowania albo likwidacja systemu finansowania może wpływać na charakter władzy politycznej. Otóż wydaje się, że podstawową konsekwencją takiego procesu jest przesunięcie wpływu na znaczne zwiększenie wpływu politycznego na władzę ze strony elit ekonomicznych krajów. I że to jest po prostu główna konsekwencja takiego zjawiska. Państwo dyskutujący tu wspominali o korupcji. Ale tu powstaje inne, ale nie wiem, czy to jest dobre słowo na główny problem, który tu powstaje. Kiedy na przykład senator amerykański, który był demokratą, stał się niezależnym, otrzymał, kiedy miał głosować w sprawie programu Obamy. Nie mógł głosować, dostał 1 000 000 złotych na kampanię od firm farmaceutycznych. Nie mógł głosować za programem Obamy, ponieważ był zobowiązany wobec firm farmaceutycznych do określonego zachowania. To przecież nie jest pojedynczy przypadek, tylko to jest charakterystyka systemu amerykańskiego. I
Powstaje zatem pytanie, czy likwidując tę zasadę płacenia czy finansowania partii przez państwo, nie otwieramy drogi do tego rodzaju mechanizmu politycznego i tego rodzaju politycznych i społecznych konsekwencji. Chciałbym jeszcze podjąć drugą kwestię. Moim zdaniem finansowanie partii z budżetu w gruncie rzeczy ma pewien, jeśli tak można powiedzieć, filozoficzny charakter. Dotyczy odpowiedzi na pytanie, czym właściwie partia jest, partia w systemie demokratycznym. Zgodnie z tak zwaną ekonomiczną teorią demokracji, partia jest traktowana jako grupa ludzi, która się zebrała razem, której zależy na zdobyciu władzy i przedstawia program, czy działa w taki sposób, żeby otrzymać głosy obywateli, którzy jakby za te głosy ona kupuje władzę. Ale ona jest grupą interesów i ona tak działa, żeby po prostu zwiększać swoją liczbę głosów, a nic innego. Otóż w tej koncepcji, którą po raz pierwszy zarysował Schumpeter, to partia jest tylko pewną, jedną z, jeśli tak można powiedzieć, półprywatnych instytucji, która w ten sposób urządziła się w życiu. Wydaje się, że innym sposobem patrzenia na partię jest traktowanie partii jako ważnej instytucji systemu demokratycznego, która ma określone funkcje do wykonania w systemie demokratycznym. Jeśli otrzymuje pieniądze od państwa, to właśnie za to, że te funkcje ma wykonywać. Myślę, że podstawowa krytyka, która jest w tej chwili kierowana i dużo elementów tej krytyki, którą przedstawił pan profesor Śpiewak, było wskazaniem, że partie nie wykonają tych funkcji za te pieniądze. Innymi słowy, że ta relacja płacimy, ale nie otrzymujemy, jest, wydaje mi się, być podstawowa. Ale jeśli tak, to głównym pytaniem nie jest, czy przerwać finansowanie, tylko jak zrobić, aby to, za co płacimy, było dostarczone. I to uważam za główne pytanie, ale nie o tym jest to niestety referendum. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, jak to wygląda w praktyce jako przedstawicielka partii, która według ostatnich sondaży ma 1%. Bo i tyle ma Partia Demokratyczna, była Unia Wolności, ma teraz tylko 1% poparcia. Możemy się cieszyć, że lepiej niż partia Korwin-Mikkego, bo 0,7 tam ci mają. Proszę państwa, taka partia stoi przed problemami albo koalicji, o czym mówiłam poprzednio, albo utraty bytu. Jedynym ratunkiem jest często właśnie to, co pani mówiła, obniżenie progu finansowania. Myśmy tu mówimy o pieniądzach, o różnych rzeczach, ale powiedzmy, jeszcze jest jedna rzecz, która nas 25 lat temu zmieniła. Ideę. Na tej sali nie mówi się, że partia nosi pewne idee. Czyśmy o tym zapomnieli? Wczoraj odbył się nadzwyczajny kongres na mojej partii w sobotę. I tak stanęliśmy. Albo wiążemy się z Zjednoczoną Lewicą i mamy te pieniądze, te parę procent finansowania, albo idziemy za swoimi ideami i idziemy do niebytu. Być może idziemy do niebytu. Wybraliśmy ideę. No, poprzednio powiedziałam, dlaczego w innym kierunku nie poszliśmy. Odmówili. Szefowa. Nie będę powtarzać, na pierwszym tym powiedziałam. Wybraliśmy ideę. I nie wiem, może jakoś przetrwamy. Byłam jedną z osób, która powiedziała nie dla związku z partią Millera. I koniec. Jeszcze istnieją idee. Za to bardzo byśmy chcieli, żeby system był, nie wrócił system lat 90.
za nic świeci, nie wrócił system korupcji partyjnej. I bardzo byśmy chcieli obniżenia progu finansowania partii, aby nowe partie, nowych idei, nowych sposobów rozbetonowały ten system dziękuję polityczny. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo proszę. Tam jest na końcu, bardzo proszę. Tym razem krótko, proszę Państwa, no tego systemu finansowania partii politycznych, z jakim mamy do czynienia teraz, utrzymać się nie da, głównie dlatego, że warunkiem dotacji jest odpowiedni poziom poparcia wyborczego i w związku z tym ten system finansowania, z jakim mamy do czynienia teraz, on petryfikuje tę sytuację partyjną, jaka jest i zwłaszcza sprzyja rzeczywiście oligarchizacji i jakby utrzymaniu dominacji tych partii najsilniejszych. Co się dokonuje kosztem partii słabszych albo też tych, które mają dopiero początkową fazę działalności. Najlepszym rozwiązaniem byłoby to oczywiście, co tutaj pan Robert Gwiazdowski powiedział, zmienić system wyborczy i wtedy rzeczywiście, jak wprowadzimy okręgi jednomandatowe, nie będzie powodu, żeby finansować partie polityczne. Także koszt przeprowadzenia kampanii wyborczej w okręgu jednomandatowym jest niewielki, bo nie ma powodu, żeby angażować duże pieniądze, poziom wyborców na 60-70 tysięcy. W przypadku Wielkiej Brytanii wydają na jednego posła około 5 tysięcy funtów i to jest bariera, nie wolno jej przekroczyć, to jest nieduży koszt prowadzenia kampanii, plus to oczywiście, co wkładają partie. No i uwaga trzecia, jeżeli ta propozycja, która jest chyba najlepsza, żeby znieść, włącząc to ze zmianą systemu wyborczego, nie przebije się, to do rozważenia byłby taki wariant, żeby wprowadzić czy zmienić zasady finansowania partii w ten sposób, aby finansować wszystkie partie, ale na bardzo minimalnym poziomie. Każda partia, niezależnie od tego, jakie ma poparcie, mogłaby, i to jest pytanie do dyskutujących, do panelistów, czy nie można by pójść w tym kierunku, wprowadzić po prostu małą dotację państwową, równą dla każdej partii, bo wtedy uwzględni się to, co pan profesor tutaj powiedział, tą filozofię polityczną, uwzględnimy wtedy, czy można uwzględnić wtedy to, że partia jest jakimś instrumentem, który jest pomocny obywatelom, Polakom do tego, żeby uczestniczyć w życiu politycznym, odgrywa jakąś funkcję państwową i w związku z tym można powiedzieć takie nieduże pieniądze, transparentne, monitorowane przez każdego właściwie obywatela, no mogłyby być takim czynnikiem wspierającym aktywność polityczną Polaków. Więc ewentualnie rozwiązanie najlepsze to jest znieść dofinansowanie, połączyć to ze zmianą systemu wyborczego, ale jeżeli nie, na okres przejściowy prowadzić, zmienić zasady finansowania w ten sposób, żeby ono było na minimalnym poziomie, egalitarnym dla każdej partii, żeby traktować to jako zachętę dla ludzi do organizowania się w partie polityczne, no bo po prostu one mogą być potrzebne, przydatne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Krzysztof Hawryszczak, Stowarzyszenie Libertariańskie. Ja bym tu pragnął podkreślić, że najbardziej absurdalnym elementem naszego systemu finansowania partii jest zapisana w kodeksie wyborczym dotacja podmiotowa, czyli taka refundacja kosztów kampanii dla tych, którzy wygrali wybory. To znaczy, jeżeli ktoś zyskał mandat, to mu się refunduje w uproszczeniu koszty kampanii, no, czyli on wygrywa podwójnie, a ten, kto zaryzykował i wydał pieniądze i nie dostał mandatu, przegrywa podwójnie. Więc to jest najbardziej absurdalny element tego systemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze? Może ja powiem tylko dwa słowa w jednej sprawie, która była już przedmiotem dyskusji, to znaczy problem, jaka jest constituency, to znaczy jacy są wyborcy w wyborach, prawda? To jest też to, o czym mówił profesor Rajkowski. To znaczy, to widać w wyborach europejskich, ja zacznę od drugiej strony, drastycznie. W ostatnich latach jest wyraźnie widoczne, że są kwestionowane wybory demokratyczne, które są przeprowadzane,
przez instytucje międzynarodowe, instytucje finansowe, bądź przez dłużników, prawda? To mieliśmy do czynienia z tym we Włoszech. Berlusconi w ten sposób, niezależnie od moich sympatii politycznych, on upadł nie dlatego, że Włosi odmówili mu zaufania, tylko dlatego, że taka była presja pani Merkel, która reprezentowała tutaj interesy finansowe. I podobnie mieliśmy do czynienia w Grecji. Tam jest inny problem, tam jest problem sprzeczności między demokracją w Grecji i demokracją w innych państwach. To jest skądinąd interesujące. Ale mamy ten sam problem w ramach krajów. To znaczy, czy jesteśmy gotowi na to, żeby constituency, żeby wyborcy instytucjonalni, finansowi czy przedsiębiorstwo mieli rosnący wpływ, co może mieć swój sens, na przykład kładąc nacisk na problemy rozwojowe, na przykład, prawda? Czy też obywatele. To jest dość zasadniczy wybór, demokracji. I jeszcze jedna uwaga. My cały czas mówimy, podobnie było i w poprzedniej sesji, analiza jednoczynnikowa, to znaczy, jaki ma wpływ negatywny finansowania, ale przecież na te same negatywne cechy można odpowiedzieć w inny sposób, nie wycofując się po finansowania publicznego. Innymi słowy, można próbować połączyć zalety finansowania publicznego, równocześnie eliminując pewne wady. Podam jeden przykład, który jest mi dobrze znany we Francji, ograniczenia wydatków na pewnego typu. To jest typ ekstrawaganckiej konsumpcji. U nas to widzimy. Nie wydaje się w ogóle na know-how, na doradztwo, prawda? W istocie, nie pamiętam jaki procent, pewnie wy oboje wiecie, jak wiele propozycji ustawowych są przez rząd przygotowane. Innymi słowy, nie ma żadnej kontroli nawet ze strony partii rządzącej. Rząd przygotowuje, bo nie ma żadnego zaplecza, prawda? Ale przecież można tutaj, to znaczy dotychczasowe regulowania w sposób oczywisty są niewystarczające, można znaleźć mechanizmy, które by wymuszały poprzez kontrolę na przykład projektów, które są zgłaszane przez partie, a nie przez rząd. To znaczy mniejsze w tej chwili konkretne pomysły, ale można znaleźć rozwiązanie na te same bolączki, można znaleźć rozwiązanie. Podobnie problem oligarchizacji partii politycznych. Oligarchizacja partii politycznych, to się wiąże ze sposobem finansowania, ale przypuszczam, że mechanizmy są tu różne. To jest również reakcja na lata 90. To wzmacnia, to prawda. To wzmacnia, ale przypuszczam, że można włącznie z postawieniem warunków co do finansowania. To znaczy, że muszą być zachowane pewne normy demokratycznego życia wewnętrznego. Prawda? Coś nie może być tak, że przywódca, on nominuje wszystkich. Na przykład można wprowadzić pewne soft albo twardsze pewne warunki, jeżeli chodzi o demokratyczne funkcjonowanie życia wewnętrznego. Chociaż partie nigdy nie były, prawda, Michael Sadna, nigdy nie były zbyt demokratyczne, co? Tak. Także innymi słowy, tutaj też jest problem. To znaczy, że a nasza analiza musi być wieloczynnikowa i możemy rozwiązywać te same problemy przy pomocy też innych środków. Dziękuję bardzo. I teraz oddam głos Państwu. Ja już się dorwałem. Pierwszy Pawłowi Śpiewakowi, bo on musi wyjść, a później to w odwrotnej kolejności. Przepraszam, bo ja muszę wyjść. Jestem bardzo pod wrażeniem głosu pana profesora Rejkowskiego i oczywiście zgadzam się, że pewnie to jest... Znaczy, powiem to tak może. Możemy być wdzięczni prezydentowi Komorowskiemu, że rozpoczęła się dyskusja na ten temat w ogóle. Natomiast uważam, że to jest katastrofą dla prezydenta Komorowskiego, że doprowadza, czy wymusza na nas tego typu referendum, na którego prawdopodobnie nikt specjalnie na to nie pójdzie. I w gruncie rzeczy to, co jest najważniejsze i to, co jest jakby istotą jakby refleksji politycznej, co tutaj się zaczyna w gruncie rzeczy, nie jest doprowadzone. Znaczy zostawia po sobie najgorszy rodzaj dziedzictwa politycznego, jakie można byłoby się spodziewać. I to jest dla niego osobiście, moim zdaniem, wielką polityczną katastrofą. Natomiast oczywiście jest to tak, że można powiedzieć, że w obecnym systemie, gdzie nawet ustawa o think tankach nie mogła przejść przez parlament, w którym nie ma właściwie żadnej kontroli ani sposobów parametryzacji wydawania pieniędzy na partie polityczne, nic się nie dokonała, to uważam, że powinno być zniesione. Być może wszystkie te elementy, o których mówiłem, być może, że gdyby wprowadzić i przemyśleć te wszystkie drogi,
czy kontrolę nad tym, w jaki sposób są wydawane, można by myśleć wtedy o częściowym refinansowaniu. Oraz ja uważam, że niezwykle ważne jest i na poziomie samorządowym, i na poziomie ogólnokrajowym otworzenie systemu na nowe inicjatywy polityczne. Nie może być takiej sytuacji, że jedyny, który, że tak powiem, złamał ten monopol, to był trochę taki zwariowany Palikot, prawda? A mógł to uczynić dlatego, że miał pieniądze, prawda? I że w gruncie rzeczy to jest to, co ktoś tu powiedział, że pieniądze rodzą pieniądze. To znaczy, no bo za te pieniądze się buduje stanowiska, pensje i tak dalej. To jest sytuacja absolutnie chora i wydaje mi się, że sądzę, że Fundacja Batorego jest w stanie przygotować rozsądną propozycję, jak to powinno być zmienione i bardzo byłoby fajnie, gdyby tego typu operacje czy tego typu tezy mogłaby Fundacja przedstawić. Dziękuję, muszę niestety pędzić. Dziękuję uprzejmie. Króciutko. No, pierwszy podstawowy postulat, jeżeli chodzi o reformowanie tego systemu, to mamy dokładnie ten sam model, który mieliśmy w Niemczech. Już o tym mówił wybitny niemiecki specjalista profesor Nussmacher. Przez ten system finansowania partii z budżetu przechodzi przez trzy etapy. Etap wprowadzania, który mieliśmy w Polsce w 1997 roku, etap eksplozji, który mieliśmy w 2001 roku. Później były próby ograniczenia. Przypominam, że dwukrotnie ograniczaliśmy wysokość subwencji. I wchodzimy w trzeci etap. Etap rzeczowej, konstrukcyjnej reformy, jakie cele ma ten system spełniać. I to, o czym mówiliśmy wcześniej. W 2001 roku były zupełnie inne cele niż mamy obecnie, w 2015. Proszę Państwa, my trzy lata temu przygotowaliśmy modele finansowania partii z budżetu dla Łotwy. Przygotowaliśmy 90 różnych modeli. Dlatego, że to jest inżynieria polityczna. Finansowanie partii z budżetu można tak ustawić, bo one mogą spełniać różne cele polityczne. Mówiliśmy o modelu brytyjskim. W Wielkiej Brytanii, w modelu westminsterskim są tak zwane short money, to są pieniądze, które są przekazywane opozycji na stworzenie właśnie tego zaplecza eksperckiego, tak żeby lider opozycji miał wystarczające zaplecze eksperckie, żeby w czasie debaty z premierem mógł pokazywać swoje dane, mógł pokazywać swoje ekspertyzy. Są modele, które głównie stawiają na rozbudowanie struktur partyjnych. Ale ten model niemiecki pod koniec lat 70. był zakwestionowany przez sąd federalny, dlatego że się rozbuchał, rozrósł się do niesamowitych rozmiarów i Niemcy musieli ten model zreformować. Ja myślę, że w Polsce jest najwyższy czas, żeby się zastanowić, jak ten model powinien być zreformowany. Zgadzam się z panem profesorem, tylko że ten model Schumpetera to był model z połowy XX wieku, ten model pół prywatnych instytucji. W tej chwili partie polityczne są uznawane przez prawo międzynarodowe jako półpubliczne instytucje. Jest wiele zobowiązań, między innymi wynikających z konwencji przeciwko korupcji, ONZ-owskiej korupcji, z rekomendacji Rady Europy i te partie polityczne są postrzegane jako instytucje już półpubliczne, które spełniają bardzo istotną rolę z punktu widzenia publicznego. I na zakończenie dwie ciekawostki. Ja miałem okazję spędzić parę lat pracując w krajach, które mają kręgi jednomandatowe. Spędziłem dwa lata w Nigerii, w Filipinach. Pracowałem przez wiele lat w Ukrainie, w Gruzji, w Nikaragui i muszę powiedzieć tak, nigdzie nie jest powiedziane, że okręgi jednomandatowe będą wprowadzały tańsze kampanie wyborcze. Moje doświadczenie badawcze pokazuje, że okręgi jednomandatowe mają jedne z najbogatszych kampanii wyborczych, najbardziej intensywnych pod względem wydatków, jakie należy prowadzić. Jeżeli spojrzymy na doświadczenia Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Gruzji, systemów mieszanych, krajów, gdzie występuje prawdziwa oligarchizacja zewnętrzna, to muszę Państwu powiedzieć, nie ma co startować w okręgu jednomandatowym, jeżeli się nie ma przynajmniej paru milionów dolarów na koncie. Bo koszt pracowania z takim okręgiem wyborczym, kupienia sobie przez patronaż polityczny zaplecza politycznego jest straszny. Więc proszę też nie operować tym postulatem, że okręgi jednomandatowe radykalnie zmniejszą koszt polityki, bo to nie jest prawda. Doświadczenia innych krajów pokazują coś wręcz przeciwnego. Okręgi jednomandatowe spowodują eksplozję wydatków wyborczych. Dziękuję. Grażyna Kopińska, bardzo. Ja tylko do dwóch pytań, które tu padały, chciałabym się odnieść. Pierwszy dotyczący sum, jakie się wydaje na finansowanie partii politycznych, a drugie ten oligarchizacji, którą finansowanie z budżetu ma zwiększać. Więc jeśli chodzi, rzeczywiście prawdą jest, że w ciągu 13 lat finansowania publicznego wydaliśmy w Polsce około 1,4 miliarda złotych na partie polityczne i to brzmi
jak ogromna suma. Ale chciałam zwrócić uwagę, że w tej chwili od 3 lat po obniżeniach subwencja roczna na wszystkie partie to jest 54 miliony. Jeśli ją zestawimy na przykład z faktem, że dwie prywatne firmy zarządzające częścią naszych autostrad, kawałkami naszych autostrad dostają dofinansowania z budżetu państwa na poziomie 1 200 000 000 zł, czyli 22 razy tyle, ile wszystkie razem partie polityczne roczne w Polsce. No to jest pytanie, czy naprawdę jesteśmy w stanie wydać tak ogromne pieniądze na funkcjonowanie autostrad, a nie jesteśmy w stanie jako państwo wydać 22 razy mniejszej sumy na finansowanie polityki po to, żeby ona była trochę bardziej przejrzysta i trochę mniej podatna na wpływy polityczne. Druga to jest ta kwestia oligarchizacji. No wszyscy się tu zgodziliśmy, że rzeczywiście finansowanie z budżetu wzmacnia nieco ten problem. Tylko czy likwidacja finansowania budżetowego ten problem załatwi. W sytuacji, kiedy partie będą musiały same poszukiwać sobie pieniędzy, to albo pozycją numer jeden będzie skarbnik, który zorganizuje pieniądze i wtedy może nie szef, a skarbnik będzie rozdawał karty i będzie decydował, komu da więcej, komu da mniej, albo pójdziemy na system zdecentralizowany i każdy ma sobie sam nazbierać. Co wtedy? Wtedy lokalnie, na lokalnym poziomie, zwłaszcza w wyborach samorządowych, lokalne grupy interesu będą miały przeważający wpływ na to, kto zostanie wybrany i później jaka polityka będzie realizowana. Ja chcę Państwu przypomnieć kazus Piły i okolic Piły. Od 25 lat senator Stokłosa jest w stanie poprzez swoje pieniądze realnie wpływać na politykę najpierw województwa, a w tej chwili powiatu i okolic. I to jest system, który niestety nam grozi w sytuacji, kiedy wycofamy się. Więc problem oligarchizacji istnieje, ale na pewno likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu tego problemu nie rozwiąże. Dziękuję bardzo. Ja zacznę od tego, że chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować za nieświadome wsparcie mojej tezy, a zwłaszcza Pani Grażynie. No bo teza jest następująca. Kradli, teraz też chyba trochę kradną i tylko czyhają, żeby zacząć kraść bardziej, jak im zabierzemy pieniądze z budżetu. No, te wszystkie... Zaraz, momencik. Jeżeli, ja powiedziałem na początku tak, dzisiaj instrumentem korupcyjnym są stanowiska i kontrakty. Pani Grażyna wspominała o braciach Koch w Stanach Zjednoczonych. Pan profesor mówił o przypadku finansowania kampanii przez kongres, przez jeden z koncernów farmaceutycznych. I to jest jasne, transparentne. Tak? Jakby u nas Jan Kulczyk, świętej pamięci, postanowił sfinansować wybory kilku posłom, którzy doprowadzą do tego, że rząd zbuduje mu most energetyczny do Niemiec, to byśmy przynajmniej wiedzieli, że ci posłowie mają zadanie wyznaczone przez wielkiego oligarchę. A tak, to my się możemy dosłuchiwać, o czym Kulczyk Łusowy rozmawiał z ministrem, czy może o czym rozmawiał z premierem. Bo ja sobie dam palec obciąć, że to nie było o ciechu, o którym wszyscy mówią, że było, tylko właśnie o tym moście energetycznym, którego nie ma, a powinien był być. Jeżeli mówimy o braciach Koch w Stanach Zjednoczonych i podajemy ich jako zły przykład, oni mają swój transparentny program. Oni mówią, co się podoba, co się nie podoba. IRA, czyli amerykański urząd skarbowy, przy którym to urzędzie, nasze urzędy skarbowe, to w ogóle kopciuszek, kontroluje braci Koch za każdym razem. Oni mówią tak, mamy taki program, ten program finansujemy. Co jest w tym złego? To jest jawne, a u nas jest pokątne. Pokątne. W zeszłym tygodniu, proszę Państwa, gazety pisały ze zdumieniem, że wprowadzenie ustawy o interchange, o opłatach z kart kredytowych, nie przyniosło rezultatów.
tylko i wyłącznie sieci handlowe skorzystały. Chciałem Państwu powiedzieć, że dla Biura Analiz Sejmowych napisałem ekspertyzę wtedy, kiedy ta ustawa była głosowana, że tak się skończy. Bo mechanizm był prosty. Sieci handlowe zostały uprzywilejowane. No, gdyby sieci handlowe sponsorowały jakichś posłów, to byśmy mogli z góry widzieć, w którym kierunku to idzie. A one załatwiły sobie ustawę, mimo że my tego nie widzieliśmy. Tak? Drugi przykład. Ustawa refundacyjna, słynna ustawa refundacyjna o lekach. Co prawda już nie dla Biura Analiz Sejmowych, ale dla jedną z ekspertów na ten temat pisaliśmy w Centrum Adama Smitha z tezą następującą. To jest ustawa, która będzie służyła generykom i zakończy się rynkiem paralelnym. Co my dzisiaj czytamy w gazetach? Nie ma lekarstw w aptekach. Dlaczego? No bo hurtownicy wysyłają za granicę. Pisaliśmy o tym w 2001, a 2007 roku, bo to wtedy ta ustawa miała, pierwszy raz była procedowana. W związku z tym ja uważam, że zwłaszcza dzisiaj w dobie internetu mamy inne instrumenty kontroli. Jeżeli widzimy, kto płaci, mamy napisane, kto płaci, to na Twitterze, na Facebooku, gdziekolwiek indziej, nie oglądając się na dziennikarzy śledczych, którzy byli królami życia na przełomie wieków, o tym za chwileczkę, jesteśmy w stanie kontrolować to, co się dzieje. Zmienia się świat, w związku z powyższym powinniśmy wykorzystywać instrumenty tej zmiany. No bo ci dziennikarze śledczy niszczyli ludzi. Niektórzy. A jak to mówił Beccaria? Lepiej jest wypuścić 10 winnych, niż skazać jednego niewinnego. No owszem, niektórzy dziennikarze śledczy pokazywali tych winnych, ale pokazywali tych ludzi niewinnych i nie było żadnego sposobu, żeby cokolwiek im zrobić. Bo trzeba było łagodnie, grzecznie prosić, żeby może sprostowanie zamieścili, czego i tak nie robili. Tak? Rozprawa sądowa wygrywana po 5 latach. Dzisiaj możemy zwalczać czyjeś poglądy albo ujawniać to, co ktoś robi przy pomocy internetu. W związku z powyższym mamy dosyć istotną zmianę i nowe instrumenty, przy pomocy których możemy wpływać na tę istniejącą sytuację. Bo odpowiedzmy sobie na pytanie następne. Czy jest dobrze, czy jest źle? Jeżeli jest dobrze, to zostawmy tak, jak jest. Ale ja myślę, że nie jest dobrze, bo gdyby było dobrze, to by nie było tak, że raz jest Palikot, raz jest Korwin-Mikke, raz jest Kukiz. Tak? Bo ludzie głosują dlatego, że czują, że jest źle. Na nich ludzie głosują, nie na nich, tylko przeciwko czemuś, przeciwko istniejącemu systemowi. Systemowi, który na szczeblu międzynarodowym jest zabetonowany. Wspominał Pan o tym, że to jest trend ogólnoeuropejski. Tak. Tak, dlatego że oligarchie partyjne wymyśliły sobie, że tak to właśnie zrobią. I że tak naprawdę rządzi będą poza nami. Proszę Państwa, spójrzmy, co się dzisiaj dzieje na etapie negocjowania między Europą, Unią a Stanami Zjednoczonymi umowy o wolnym handlu. Do internetu przeciekło stanowisko koncernów tytoniowych na temat zapisów ustawy. 10% tekstu nie jest zamazane. 90% tekstu jest zamazane przez urzędników Komisji Europejskiej. W związku z powyższym moja teza jest następująca. Idziemy w złym kierunku i my mamy dzisiaj szansę coś zrobić. Ja nie mówię, że prowadzenie JOW-ów i rezygnacja z finansowania partii z budżetu to jest lekarstwo na całe zło. Ale ja uważam, że my musimy coś zrobić, bo jak my nie zrobimy czegoś, to się generalnie źle skończy, tak? Bo skoro potrafiliśmy doprowadzić do sytuacji, że wyszła z Polski armia sowiecka, to ja myślę, że ludzie mogą doprowadzić do tego, że wyjdą z Polski te partie, które w tej chwili na tych ludziach no, trochę żerują, tak? Jak posłuchamy sobie nagrań od Sowy, to zobaczymy, jak to się dzieje, bo mechanizm jest naprawdę prosty. Jeżeli pan Wojtunik mówi do pani Bieńkowskiej, jakaś umowa na 2 miesiące z jakąś kancelarią na 2 miliony euro, tak? To jest ten element finansowania i panie profesorze, korupcji, tak? Złodziejstwa. On trwa. W związku z powyższym my mówimy, musimy im dawać z budżetu, to może będą kradli mniej. Ale nie, oni kradną. Dziękuję. To już jest poza seansem, ale bardzo proszę bez mikrofonu, ale ad vocem. Chciałbym powiedzieć tak. Pan profesor podkreślał znaczenie transparentności. Otóż... Będzie łatwiej. Rzeczywiście, transparentność w systemie amerykańskim jest bardzo duża. I wiemy na przykład, że pan Romney
kandydat na prezydenta zaszłego, płacił podatku 14%, a wszyscy inni 21%. Że po 10 czy 15 latach, już nie pamiętam kiedy, wzrost dochodów górnego procenta był 286, a wzrost dochodów dolnego procenta było, jeśli pamiętam, 18 czy coś takiego. Zupełnie nieproporcjonalnie do wzrostu. Co zatem jest drugą stroną tej transparentności, o której pan mówił, to to, że transparentnymi środkami przesuwa się środki, przesuwa się dochód narodowy kraju na rzecz elit finansowych. To jest główny efekt